Psalm 34 jest wezwaniem do uwielbienia. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Jest wezwaniem do uwielbienia, ale z bardzo konkretnego powodu. Bo Bóg usłyszał biedaka. Uwolnił go od wszelkiego ucisku. Czasami mamy poczucie, że Boga się wielbi wtedy, kiedy właśnie wszystko dobrze się układa. Że ci, którzy mogą wielbić Boga, to ludzie bogaci, zdrowi, silni, ludzie sukcesu. Tymczasem psalmista doskonale wie, że Bóg przychodzi z pomocą ubogim, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy się Go lękają, że Bóg jest czuły, że Bóg jest delikatny, że Bóg nie jest tą mocą i potęgą, która innych zatrważa, ale jest dobry. I w nim człowiek może znaleźć ucieczkę. I ten powód do radości, który psalmista nosi w sercu, może być również w nas, jeżeli dostrzeżemy, że Bóg nie zawsze działa, tak jak sami tego oczekujemy, jak sami o tym sobie myślimy. Ale jeżeli szukamy u Niego pomocy, On nas uwalnia. Jeżeli akceptujemy to, że sami z siebie niewiele możemy, On przychodzi ze swoją dobrocią i czułością. Psalmista wzywa, żeby to zobaczyć, żeby tego doświadczyć. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Można tego skosztować i zobaczyć, kiedy zgodzimy się na drogę ubogich i małych. Na drogę tych, którzy boją się przede wszystkim Boga, czyli urażenia Jego dobroci i Jego miłości. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok, wtedy skosztujemy i zobaczymy, jak Pan jest dobry i psalmista zapowiada, że będziemy szczęśliwi. Bo szczęśliwy jest człowiek, który w nim znajduje ucieczkę. Nie w sobie, nie w bogactwie tego świata, nie w sukcesie, ale w nim, w Bogu ukrytym, który słucha głosu ubogich i biednych.